Dziś maturzyści z Jaworzna musieli zmierzyć się z królową nauk, czyli matematyką. Wraz z kamerą odwiedziliśmy pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki i zapytaliśmy maturzystów o ich opinię na temat tegorocznej matury z matematyki. Zdania były podzielone. Dla jednych egzamin do łatwych nie należał, inni zaś twierdzili, że matematyka to bułka z masłem. W tym roku bardzo prosty egzamin. Na 30% liczę, może się udało. No, zadania otwarte były dość skomplikowane, ale zamknięte były dość proste. Osobiście uważam, że była prosta ta matura. Może to jest tylko takie złudne wrażenie, może ona była gdzieś podchwytliwa, ale myślę, że gdzieś nie będę jakoś hiperbolizował, ale 80%, 90%, może nawet 100%. Wydaje mi się, że w tym roku była matura z matematyki przyzwoita. I myślę, że nie będzie jakoś dramatu przy wynikach, jak dostaniemy. Najtrudniejsze moim zdaniem było zadanie 33, to było zadanie przedostatnie. Ja wpomniałem się osobiście w nim 3 razy, no ale na szczęście miałem wystarczająco czasu, żeby je zrobić. Mam nadzieję dobrze. Wszystkim maturzystom życzymy przysłowiowego połamania piór podczas kolejnych egzaminów. Życzymy także przede wszystkim dostania się na wymarzone studia.